witamy się z wami z samochodu, ponieważ jesteśmy w drodze do Wrocławia, tak jak wam wspominałam na vlogmasie. Po świętach 27 postanowiliśmy wyjechać do Wrocławia. Od jakiegoś czasu już nam się marzyło, żeby jechać do Sky Towera, do tamtych apartamentów. I jakoś tak stwierdziliśmy, że nie byliśmy w tym roku na wakacjach. Dużo pracujemy, teraz otworzyliśmy jeszcze Wowkał. Chcieliśmy w sumie jechać też na Sylwestra i to był taki główny powód, bo jak zobaczyliśmy, jakie są ceny na Sylwestra za, brzydko mówiąc, takie do dupy domki, trzeba zapłacić 3-4 tysiące. Jak nie więcej. To stwierdziliśmy, nie no, bez sensu. Lepiej już jechać na wakacje, ale że wakacje to jest 7 dni. Nie mamy na to czasu, to po prostu stwierdziliśmy, że trochę sobie tak, wiecie, robiąc taki prezent za Wowkał, za cały rok pracy, pojedziemy na sobie na 3 dni. Plus? Co jest najważniejsze? Jaką wigilię, co to mówisz? No, znaczy, no nie daliśmy sobie prezentu na Boże Narodzenie. Nie daliśmy sobie tak prezentu na Boże Narodzenie. Najważniejsze, czemu tam jedziemy? No czemu? No jak czemu? Mamy dzisiaj 5. rocznicę. A no to tak, oczywiście. Dokładnie, no to tak, okej, no dlatego też. Dlatego. I po prostu jedziemy do Sky Towera. Kacper znalazł taki fajny apartament z fajnym widokiem na cały Wrocław. No zresztą zobaczycie razem z nami, my tam jeszcze nigdy nie byliśmy. Byliśmy tylko raz na dole, czy dwa razy może na dole w tej galerii. A tak, na dole Sky Towera, ale nigdy jeszcze nie byliśmy w tych apartamentach i tak jak powiedziałam, marzyło nam się, podobały nam się tamte apartamenty, jak widzieliśmy gdzieś na Instagramie, oglądaliśmy vlogi jakieś Dane Majewskiego, gdzie mieszkali, mieszkają dalej. Także fajnie to wszystko wygląda i stwierdziliśmy, że na taki wyjazd 3-dniowy się tam wybierzemy, na 2 noce, 3 dni, dzisiaj jedziemy, dzisiaj jest 27 i robimy takiego vloga z tych 3 dni naszego wyjazdu. Zobaczcie, jakiego mamy pecha. Właśnie strzelił nam kamień i zrobił naprawdę potężną dziurkę. Wcześniej mieliśmy dużo, dużo mniejszą, niżej na szybie. Nie wiem, czy ją widać, jest w tym miejscu, ale jest naprawdę malutka w porównaniu z tym, co stało się wyżej. Z nią śmiało mogliśmy jeździć. Kacper był w serwisie. Nie mieli jakichś wielkich zastrzeżeń, prawda? Do tej małej dziurki. Bezpieczeństwa nie, ale generalnie to według prawa niby nie możemy z tym jeździć. Tak, ale ta jest już na pewno do wymiany. Rok i nie poszła dalej, no zobaczymy. To będzie do wymiany, bo ja już widzę, że jest paczek parskaretu w środku, nie? Tak, ale mamy, tak jak widzicie pewnie, że w aucie jest ciemno, to dlatego, że mamy przyciemnione szyby. Tak jak mówiłem, mamy przyciemnione szyby, dlatego, że robimy mnóstwo kilometrów w trasie. W tym momencie jest 27 grudnia, od końca marca zrobiliśmy 40 tysięcy kilometrów. Większość to jest trasa. Razi słońce i tak dalej. Razi słońce, promienie UV niszczą skórę i cały kokpit. Natomiast rzecz, po której stwierdziłem, że musimy to mieć, to jest bezpieczeństwo. W przypadku czegoś takiego, gdybyśmy, nie daj Boże, potrącili, nie wiem, jelenia, sarnę czy cokolwiek, szyba nam nie wleci, ona się tylko stłucze. Natomiast przy tłuczeniu lecą bardzo często opiłki. I opiłki po prostu szkła. Przez co stwierdziłem, że no, nie może być tak, że Klaudia by miała mieć piłki szkła w twarzy, czy w oczach, czy ja. Zdecydowaliśmy się to na to i ciekawe, czy... No trzeba by zapytać tych w serwisie, czy oni uważają, że teraz ta folia pomogła. Zresztą notowane robiliśmy tak samo. Ale ten kamień był potężny, jakby też musiał być potężny. Musiał być potężny, bo jak tamto mieliśmy, to jechaliśmy chyba szybciej, mi się nawet wydaje. Wiesz? No nie jechaliśmy teraz szybko, a uderzyło konkretnie. Nie jechaliśmy szybko, ale tam jechaliśmy szybciej, jak to się stało. Ostatnio też coś uderzyło, ale nie było w ogóle odprysku. Dwa razy tak było, że też tak puknęło. Ty mówiłaś, jak jechałaś do Bielska, że też coś tak, ale mi się nic nie stało. No. A tutaj już trzeba będzie nową szybę wymienić, także... Słabo. Wyjazd będzie nas kosztował więcej, no, niż zakładaliśmy. Sądzę, że będzie jeszcze raz tyle nas kosztował. Co? Nie, pewny nie jestem, ale jak będziemy chcieli zrobić to fasu, to... Świetnie. Cudownie po prostu. Dojechaliśmy na miejsce, jesteśmy we Wrocławiu. W sumie to nawet nie wiem, gdzie jesteśmy, bo podjechaliśmy pod parking podziemny i kasier mi nic nie powiedział. No w centrum gdzieś jesteśmy. Też w centrum sobie idziemy gdzie? Do gruzińskiej restauracji. Do gruzińskiej restauracji, Kasper jakąś znalazł, jest cholernie zimno. Patrz. O, jaki ładny raport.
ile ludzi sobie robi zdjęcia. Ej, Kasper, ty ubrałeś kurtkę cienką? No. Czuję, że wziąłeś kurtkę cienką. Zapomniałem, że tamte już jest naprawiona, trzymaj. Dotarliśmy, ogólnie szliśmy przez rynek, jest pięknie przystrojony, świątecznie. Już zdążyliśmy się z Katrem pokłócić, bo strasznie mi się chciało iść, kuka to robi też. I jak usłyszałam, że mamy jeszcze iść prawie kilometr, czy tam, ile tam mieliśmy iść, to po prostu mówię, nie, tak nie wytrzymał, muszę się gdzieś wysikać. Na szczęście weszłam do jakiejś knajpy, szybko się wysikałam i jesteśmy już na miejscu. Idziemy do knajpy z gruzińskim jedzeniem. Byliśmy już w knajpie, ale okazało się, że nie ma żadnych miejsc nawet dla tylko dwóch osób, a więc kaser podał swój numer i pan kelner ma do nas dzwonić, jak coś się zwolni, powiedział, że okolice 20-30 minut, także trochę będziemy musieli jeszcze poczekać z głodem w brzuszku, ale pospazerujemy sobie po Wrocławiu, bo tak chyba na rynku stricte nie byliśmy jeszcze, nie? No tak, właśnie też mi się tak nie kojarzy. No, ja nie byłam na pewno, także pooglądamy sobie, co to jest fajnego. Dobra, Klaudia robi podmiankę i będzie fotografowała Wałkoł we Wrocławiu. Tak, Wałkoł we Wrocławiu pierwszy raz. Ej, czemu? A, zasłoniłam sobie biletem i patrzę, czemu mi działa aparat. Mam dzisiaj taki roboczy strój, pomarańczową kurtkę, spodnie z daskami, jak panowie, którzy tutaj działają w mieście. Nie wiem, czy może naprawiają coś, sprzątają, pilnują tutaj porządku, także ludzie się na nie patrzą, myślą chyba, że jestem jakimś działaczem tutaj we Wrocławiu. Patrzcie, jak tutaj ładnie. Wszędzie choineczki oświetlone i światełka. Takie domki jakby na całym rynku, świąteczne. Więcej jest. Ups. Alara? Stwierdziliśmy z Kasprem, że Gdańsk, że Wrocław nam troszkę przypomina Gdańsk pod względem architektury, właśnie budownictwa, tych wszystkich kolorowych kamienic. Jest ciut podobny do Gdańska, tak nam się wydaje, nie? Mówię, że tak, jest podobny do Gdańska. Lecimy już na jedzenie. Tak, zawsze kupujemy sobie magnesy, także idziemy. Fajnie, że patrzył Kasper ten sklepik, bo akurat wszędzie na rynku były takie miedziane magnesy, a znaleźliśmy taki ładny, taką kamienicę. Pokaż może na tle tych kamienic. Wygląda fajnie i tutaj mamy kamienicę. Dobra, mamy hinkali, czy hinkalni, nie pamiętam. To jest z serem, to jest z mięsem i z ziołami, a to jest z mięsem. Ogólnie to jest taki pierożek, który, a w środku niego jest farsz i rosół. I pokaż instrukcję. A. Mamy taką instrukcję, jak jeść hinkali, jak macie ochotę, zatrzymać sobie i zobaczcie sobie z bliska dokładnie, jak to powinno się spożywać. I przyszła do Kasia już też zupa. Jaka to była zupa? Jakaś ostra. Jedyna w ofercie z mięskiem i z kolendrą. I pierożki zjedzone, bardzo smaczne. Jadłam z serem i z mięskiem pysznym. Kasper je z mięskiem i z ziołami, pycha, nie? Pycha, serio, pycha. Pycha. A zupa? Zupa też bardzo dobra. Chcesz spróbować? Tak. Przyszło danie główne, to się nazywa haczapuri. Tak wygląda, jak taki pieróg duży. Testuję, zobaczymy, czy jest smaczny, wygląda pięknie. I słuchaj, spróbowałam już. Ciasto ogólnie takie jak od pizzy. W środku mam ser i jajko na twardo z jakimiś ziołami. Trochę mi ten jakby smak tak przypomina Wielkanoc przez to jajko, przez ten ser. Ciasto od pizzy plus ten ser jest taki trochę twarogowy, jak na przykład w pierogach ruskich. Całkiem smaczne połączenie. Na razie jestem po dwóch kęsach, więc zjem do końca i wtedy dam wam znać dokładnie, jak mi smakowało po zjedzeniu całości. Pojedzony, zadowolony? Dobry. To Kasper nas namówił w sumie na to gruzińskie i zadowolony chyba jest. Bardzo chociaż spoko. Szczerze, ten mój pieróg z ciasta był słaby, taki, bardzo mdły. W środku był tylko słabe. Ser i jajko. Tylko, że chciałaś szpinak, a nie miejmy, jakby skończył się farsz do szpinaka, tak, nie? Tak, tak, więc tak. Sądzę, że ten szpinakowy byłby lepszy i fajnie by się to jakoś skomponowało, ale sam ser i jajko... Zbyt mdłe. Słabo. Ale ja twój gulasz był pyszny. Gulasz i właśnie sobie placka węgierskiego, to jest jakby taki chlebek bardzo cienki. Tak jak bardzo jest cienki, twarzy. Bardzo lekki. Znaczy no, on jest cienki, ale raczej jest tłuściutki. Lecimy do samochodu i jedziemy do hotelu. Idziemy już w kierunku parkingu i zobaczcie, widać już Sky Towera. Znowu! Znowu! Nocą wygląda jeszcze ładniej ten napis teraz, jak jest ciemniej. Dobra, jest też auto, które się Klaudii dość bardzo podoba. Co? Mówiłaś, jak ci pokazywałem Bentayga, a Urusa, to powiedziałaś, że Urus jest ładniejszy. Lepsze. Od tamtego, ale to nie jest ładne auto. To nie jest ładne? Nie. Lamborghini Urus? Nie, ani jedna, ani drugie nie jest. Mieszko.
Zwykły Mercedes. No, dobra, jedziemy. Jest, na samym końcu. Tam. Ale weź zapal światło. Czekaj. Kurde. Jakie to jest potężne. Wyjdziemy się z butach. Ej, nie chcieliśmy klapek. O kurde. O wow. O nie. Jaki widok. Weź złapnie za rękę, bo się trochę cykam. Krzywa jest. Patrz. Ja cię kręcę, jaki no, widok. Wow! Ale jaka tu jest przestrzeń ogromna. No. Kiedy w ogóle tutaj, to dla dworzu to jest za duże. Ej, ale szczerze, mieszkać tak na co dzień? Ale nie wiem, czy patrz, tak tu masz w jednym wszystko, bo tu masz już trzy. Znaczy w sumie to on pewnie też jest, wiesz, przygotowany pod... Apartament. Dokładnie, pod tego typu apartament. No i tu jest łóżko. Wanna, a jak sprawdzimy, czy jest też wanna normalnie w łazience, no, albo prysznic. Bo jestem tego bardzo ciekawa. To będzie łazienka? Nie wiem. Tu jest. Jest prysznic. Wchodzimy w butach, ale jest. Jest prysznic. Bo mam właśnie tego strasznie ciekawa, czy jedyna wanna to jest właśnie tamta wanna, czy jest też coś innego. Fajnie, nie? Kozak. Fajnie. Kozak. Fajnie, fajnie. Porozkładamy sobie rzeczy i... Może pokażemy bardziej na spokojnie, dokładnie, nie? I słuchajcie, zostawiliśmy rzeczy, usiedliśmy na kanapie. Pierwsza rzecz, która mnie jakoś w sumie tak, nie wiem, dziwi. Kanapa jest potężna. Odstęp od telewizora do kanapy jest naprawdę potężny, a telewizor jest mały. Ja jak mam wadę wzroku, powiem szczerze, to średnio widzę ten telewizor, że jest takiego daleka. Uważam, że jakby płacimy kupę kasy za jedną noc w tym apartamencie i powinien jednak być moim zdaniem większy, a ty jak uważasz, albo chociaż projektor. Nocka albo... tutaj jest no, mega droga. Akurat teraz wydaje mi się, że z tego co patrzyłeś jest tańsza niż w Sylwestra, ale ogólnie tutaj nie jest tanio. W Sylwestra tu już miejsc nie ma. To natomiast są ceny, apartament no... na... No Jezu, możemy powiedzieć, ja apartament na dwie dokładnie noce. Ja płaciłem 2800. No, także za dwie nocki. Teraz, przed Sylwestrem od 27 do 29, no to jest kurde kupę kasy. Można jechać na tydzień all inclusive na granicę w cenie, okej, za jedną osobę. Chyba, że na jakieś last minute dla dwóch osób w takiej cenie, ale ogólnie to jest kupę kasy. My od zawsze chcieliśmy i po prostu stwierdziliśmy, że odłożymy sobie na to kasę, otworzyliśmy sklep. Mamy akurat te 2-3 dni, które możemy sobie zrobić wolniejsze, bo nie mam aż tyle pracy, nie mam aż tyle nagrań, nie mamy wyjazdu, więc stwierdziliśmy, że okej, jedziemy, zobaczymy, czy faktycznie jest tak fajnie. Ogólnie apartament mega, przestrzeń ogromna, widok z okna, no mega, jeszcze nie korzystaliśmy tutaj z wanny, jak to wygląda, żeby się wykąpać i patrzeć sobie przez okno na to, co się dzieje, bo dopiero co weszliśmy, ale no super, super. Ale na przykład nie wiem, czy chciałabym na co dzień mieszkać w, z takim widokiem, jakby wiesz, o co chodzi. Musiałam ja tak mieć zasłonięte. Ja tak. Ja z chęcią. Tak? To jest, oglądałem czy na vlogach, czy gdzieś na stories no Majewskiego, czy Dane. No. I nie robi to takiej roboty, nie robi to... Bo jest, wiesz co, jest sandbar. Natomiast wracając, widok nie robi, nie naprawdę, to tu trzeba być i to zobaczyć, bo nie da się tego opisać. Zresztą teraz jest jeszcze jasno tu, a ciemno tam. Ja trochę boję. I się wszystko odbija. Ale nie, musimy zgasić światło. Mam trochę ciarki. Musimy zgasić światło. Dobra, zgasiłem światła, teraz widać lepiej. Ja mam coś, że jak podchodzę do tej siebie, to się serio boję, mam ciarki w dłoniach, jak taki jakby. Nie wiem, jakoś ja nie lubię wysokości, nie mogę patrzeć w dół. Jak byłam mała i w sumie moja babcia mieszkała na 10 piętrze w bloku, także naprawdę wysoko, mogłam się wychylać, mogłam cały dzień spędzać na balkonie i bez problemu, a w tym momencie na starość już mi się coś dzieje i chodź, boję się tam w dół patrzeć. Patrz, ptaki jak lecą, widziałam, widzisz? Ale one zawsze latają tak wysoko, a teraz są nisko, trzecim piętrze. Bo nie powiedzieliśmy i no zobaczcie. Nie wiem, ile on ma pięter. Ale tam właśnie coś było jakieś... 40? 46 na pewno... O, widzisz? Patrz, tak, światło jakieś. Światło, no. No fajnie to wygląda, fajnie. Usiądziemy sobie, obejrzymy sobie może coś, włączymy sobie coś na laptopie, no nie? Bo faktycznie na tym telewizorze będzie ciężko tak patrzeć z daleka, tak, nie? Tak. Ale fajnie.
fajnie, fajnie. I myślę, że tutaj w nocy nie ma sensu za bardzo nagrywać. Może pocykamy jakieś foty na Insta, pokażemy wszystko dokładnie rano, nie? No, dokładnie. Ale no widok jest fajnie. Naprawdę warto. Fajnie, fajnie. Chociaż warto. Na tą jedną noc, nie? Samemu sobie przyjechać. Tak. Ocenimy po jednej nocy i też wam powiemy, czy chcielibyśmy być jeszcze dłużej, czy krócej, czy jest na tyle fajnie. Ale no, no fajnie, fajnie to wszystko wygląda. No, dla widoku naprawdę warto po prostu być tu chociaż na chwilę i zobaczyć. Ładne. Super. I słuchajcie, myślałam, że już dzisiaj nie będę nagrywać, że nie będzie nic ciekawego się działo. Zmyłam sobie makijaż, wzięłam sobie już kąpiel tutaj w wannie. A Kacper poszedł się kąpać do łazienki pod prysznicem. I wyobraźcie sobie, że wszedł normalnie do łazienki, poszedł się myć. Wrócił, zamknął drzwi od łazienki i ja po umyciu się tutaj w wannie chciałam odnieść ręcznik do tamtej łazienki przy wejściu. I nagle nie da się otworzyć drzwi. Próbuję raz, drugi, trzeci. No zamknięte, jakby ktoś od środka się zamknął i po prostu, nie wiem, nie otworzył. Trochę się wystraszyłam, bo wy kurde, jesteśmy sami w tym apartamencie, a nagle jest tak jakby zamknięte. Kacper, ja. Chyba trzy. Skąd wiedziałeś, że to, jak to otworzyłeś? A. I słuchajcie, taki numer, że nie mogę wejść i Kacper poszedł na to zgłosić, że nie otworzyły nam się drzwi. Przyszła pani sprawdzić, mówi, że okej, faktycznie są zacięte, nie wie dlaczego. Ja dostałem klucze do apartamentu 3 piętra wyżej w czarnej kolorystyce, także będą kolejne fotki w ogóle inne. Nieźle, nieźle, także to przenosimy wszystkie rzeczy. Tak, pani uprzejmie pytała, czy potrzebujemy pomocy, powiedziałem, że nie. Przeprosiła, powiedziałem, że się A ja chciałam zdjęcie w białym pokoju na Insta rano, bo teraz jest ciemno, no trudno. Będzie w czarnym, ale ten jest też bardzo ładny. 3 piętra wyżej, więc będzie fajnie sklep. Gotowy do przenoszenia? Dobrze, że jest młoda godzina. Która jest godzina? Nie wiem, nie ma 19, nie wiem. 20? Nie wiem. No, chyba za 10:20, dobrze, że jest taka godzina, a nie jakoś późno w nocy. Czekaj, mam do tego drugiego apartamentu na 36, będziesz musiała, wiesz jak, że podejdziesz, klikniesz 36 i przybijesz kartę. O, nie ma lustra w windzie. To jest taka winia, że nawet nie trzeba pisać, jaki to jest numer, bo wcześniej się pisuje. Dobra, jedziemy. 3 piętra wyżej. Inny. Banana frotuszka tutaj. Tu jest wszystko. Ale tu jest chyba mniejsza wanna nawet. Jaki tu jest fotel nawet. Do leżakowania. Fajniejszy ten. Udało nam się. Udało się zepsuł. To jest w ogóle jakaś komora jeszcze, łazienka? Czy co, tu jest jeszcze jeden pokój? A, garderoba tu jest. O, łazienka inna. Wszystko inne. No proszę. Powiedz skarbie, jak było na sushi, bo byliśmy. Byliśmy właśnie przez kilku na suszy, nie braliśmy już aparatu, bo ogólnie to jest tak, jak ktoś nie był w Sky Towerze, no to ogólnie w Sky Towerze na całej wysokości są apartamenty, a na dole jest centrum handlowe, są sklepy spożywcze z ciuchami, Rossmany, restauracje i tak dalej. I poszliśmy sobie na sushi do Kofuku. Coś takiego. Byliśmy pierwszy raz w tym właśnie Kofuku i no nie było specjalne. Kasia wziął to, co zawsze bierze, tatar z łososia, rolkę. Wzięliśmy zupę miso jiru i była niedobra. Zwykle jemy sake jiru, jest pyszna. Mi nie spasowała ta miso jiru. Wzięłam rolkę ze szparagiem, Kalifornię. Też była taka średnia. Jedno nigiri jadłam, Kasia wziął też jedno z łososiem podpiekanym i... Jakby to powiedzieć, jakby w ogóle było takie żadne. Było miało takiego żadnego jakby ono smaczku. Nie było niedobre, ale tylko nie ono było takie czegoś, żadne. No. Nie miało tego czegoś. Długo czekaliśmy, nikogo w knajpie nie było. Mamy porównanie, tak to też trzeba podkreślić, tylko do Sakury. W Katowicach. Bo nigdzie indziej no, sushi nie jedliśmy, ale to jest, ale Klaudia, wchodzimy do Sakury, siadamy przy barze, mówimy co chcemy. Kurde, 15 minut jak chcemy 3 rolki, jak długo ja chcę. Czeka na ramen, jak ja, no tak, no na ramen tak, na ramen tak. I czasami jest tak, że ja szybciej zjem, dostanę i zjem rolkę niż dostanę ramen. Ale tutaj, kurde, no jakoś tak w ogóle nic.
Nie bardzo. I cenowo na przykład ja dostałem rolkę z tatara, to miałem tatara tylko w rolce, a nie miałem położonego na kawałkach. Jak oglądaliście Vlogmasa, to wiecie, Kasper zawsze dostaje w Sakurze w Katowicach rolkę i na to jeszcze dostaje taką kupeczkę właśnie tataru z łososia. Tutaj był tylko tatar w rolce, troszkę majonezu. Dobry był, nie powiem. Tatar był okej. To nie powiem, ale na przykład sosy sojowe były pomieszane jak nic. Ja nalałem sobie zielony, który ma nie być tak intensywny jak czerwony i był... Nie widziałeś różnicy. No nie było różnicy. No. No także nie oceniamy jakoś dobrze, nie bardzo nam smakowało. Raczej nie wrócimy. No, raczej na pewno. Myślę, że nie. Pojedziemy sobie do Sakurki. Podobno też w Katowicach Libero jest samo Kofuku czy tam Kofuku, tak, ale Kofuku. No nie, jakoś nas nie zachęciło. Teraz mamy plan z Kasprem, sobie obejrzeć jakiś film. Zaczęliśmy już dawno temu oglądać Dynastię. Obejrzeliśmy pierwszy sezon chyba tak dość regularnie oglądaliśmy, pierwszy sezon to chyba w 2 czy 3 dni nam się udało jakoś. Wieczorkami tak, no. Sobie siedzieliśmy, oglądaliśmy, a jakoś później nie mieliśmy czasu i no i co, no i po prostu przestaliśmy oglądać. A teraz jakoś wczoraj wróciliśmy, obejrzeliśmy jeden odcinek. Dzisiaj może obejrzymy sobie też 2 przez paniem, chociaż ja nie ukrywam, jestem zmęczona. Jestem śpiąca. Ja też jestem zmęczony. Jestem śpiąca, nie wiem czy tą drogą, czy wrażenie. Czym, ale... I winda. Winda jest świetna, Kasper, bo jest szybka. Kasper się zaczuje, no windzie. Jest super szybka winda, ale... Kasper mówi, że głowa boli, jest mu słabo i jest mi słabo i niedobrze. No ale ja właśnie mówię Kasperowi, że kurczę, z drugiej strony ona jedzie z zera na 36 piętro w minutę? Jaką minutę? Mniej? Co ty? 20 sekund? No. Włączę stoper jutro. Także to może być po prostu taki nagły skok jednak wysokości dla ciebie, no. I ból głowy. Ja mam tak, jak zjeżdżam w dół gdzieś. To faktycznie boli mnie głowa. Pięknie jest. No, pięknie jest, pięknie. Ja patrzę sobie na te wszystkie samochody, oni nie wiedzą, że na nich patrzymy. No bo nie wiedzą, my też tak dzisiaj jeździliśmy i nie wiedzieliśmy, że tutaj ktoś na nas patrzy z góry. Kiedyś, Klaudusiu, będziemy sobie tutaj częściej tak... Obserwować świat. Obserwować. Ej, serio, mega. Jak macie możliwość... Okazję, będziemy w Wrocławiu. To tu jest zajebiście. A jak nie macie... To co trzeba zrobić? 10 piętro w bloku mojej babci też jest dobry widok. Też jest dobry. Na kopalnię starą, ale... Nie tylko na kopalnię, jeszcze na jakieś tam górki, no, doniki, jeszcze na jezioro, to... garaże. Jezioro, garaże, ale widok też jest ładny w nocy. Na przykład jest, jak jeszcze działała kopalnia, to było ładnie w nocy, bo tak migały te światełka wszystkie. No ale myślę, że nie było tak ładnie jak no, tu. No, na pewno nie było tak ładnie jak tutaj. Dobra, Kasper, idziemy oglądać Dynastię. Idziemy, rano widzimy się na śniadaniu. Hello, kochani, witam was w drugi dzień, poranek. Powiem wam, że tak dobrze mi się tutaj spało. Ja jestem osobą, która ogólnie nie lubi za bardzo spać w nowych miejscach. Na wakacjach, na wyjazdach nie czuję się zbyt swobodnie i pewnie w łóżku. A tutaj naprawdę, mogę wam powiedzieć, pierwszy raz w życiu miałam coś takiego, że usnęłam bez żadnych obaw. W nocy budziłam się 2 razy, wstawałam sobie, tylko patrzyłam sobie przez okno i kładłam się spać dalej. Fajnie, naprawdę bardzo fajne miejsce. Bardzo fajne miejsce. Jest w ogóle tak późna godzina jak na mnie, że ja o godzinie 10, bo wybiła przed chwilką 10, jestem w łóżku. To jest nieprawdopodobne, ale naprawdę na maksa się wyspałam. Mam mega dobry dzień, już to czuję. I zbieramy się, idziemy sobie na śniadanie. Mamy tutaj niby kuchnię, ale nie kupiliśmy żadnych produktów. Może jutro sobie coś zrobimy na śniadanie, już tutaj nie, żeby nie wychodzić. Mi się trochę nie bardzo chce wychodzić. Nie jestem głodna w ogóle. Ale no idziemy coś zjeść, Kacper już jest na maksa głodny i tutaj marudzi, że jest głodny, umiera z głodu. Więc zbieram się, nie myję się teraz, nie maluję się teraz. Zjemy się na nie, wrócę i mam plan zrobić sobie zdjęcie w tej pięknej wannie z widokiem, wrzucić na Instagram. Pewnie jak oglądacie tego vloga, to ta fota już jest u mnie na Insta, także możecie wbić, zostawić lajka. Będzie mi bardzo miło. Kto jeszcze nie widział. No i co, zbieramy się, lecimy i wracamy się relaksować dalej. Gotowi, lecimy na śniadanie. Do jakich najpierw, Kacper? Linetta. Tak? Już tak, nie? Zostaw i od momencie zamknięcia drzwi zobaczymy, ile będzie jechało. Nie wiesz, będzie teraz jechało 33 piętra. I patrzcie, zamykają się drzwi.
No i czas start. Jedziemy 33 piętra w dół, od 36 na trzecie, no bo na trzecim jest parking. Aż rzucę tak windą na boki, czujesz? Nie. Ja czuję. Uszy mi się zatykają, głowa mnie boli. No i ile, Klaudia, jaki czas? 40 sekund. Co? No. Ale od początku. 47 od początku. Od początku, a od wejścia? Tam weszłam około 40 sekund. No co to? Jest w ogóle dzisiaj jeden stopień na dworze we Wrocławiu. Jest strasznie zimno. W sumie normalnie mógłby sypać śnieg, gdyby było jeden stopień niżej, także... Ej, dobra, ja wam powiem, że tam stoi McLaren. Czekaj, Klaudusia, bo ja nie mam jak przybliżyć. I generalnie to na parkingu jest bardzo grubo. Tam pod płachtą stoi McLaren obok Porsche'aka. Tu stoi E63 w SC, AMG. I takich aut jest pełno na całym parkingu. Widzieliśmy te stare Ferrari, nie, Klaudia? Nie wiem nawet. I bardzo dużo bardzo fajnych aut jest po prostu poprzykrywanych plandekami. Żeby nie do końca było wiadomo co to, ale no stoją trzy obok siebie samochody przykryte plandekami McLarena, także no, wątpię, żeby to był Fiat. Gdzie my stoimy? Ej, ale jest zimno, dobrze, że ubrałam legnicę pod spodnie. No, to i Cayman, tam stoi C43 albo 63. Wyszliśmy właśnie ze śniadanka, jesteśmy na maksa pojedzeni, ja jestem bardzo pojedzona, Kasper to chyba jeszcze bardziej, bo zjadł półtorej śniadania, Gofry jeszcze kanapkę. Pół kanapki, Maszko, bo jeszcze połówkę wzięliśmy. No, ale jedną kanapkę. No połówkę. Z dwóch kanapek się składała, więc wziąłeś jedną kanapkę. No. Dobra, ja zjadłam sobie tosty, też smaczne troszkę zostawiłam, bo już nie mogłam. I wracamy do hotelu. Chciałam zrobić to ładne zdjęcie instagramowe, Kasper rano był strasznie głodny, więc musieliśmy wyjść. A teraz wracam i muszę umyć włosy, bo już mam takie nieświeże. Związałam rano we Francuza, ale chcę sobie je umyć. W ogóle na dworze jest strasznie zimno, więc nie wiem, czy będziemy się dzisiaj ruszyć na jakieś spacery. Może jutro? Mamy gorącą wodę w wannie, więc ja bym sobie z chęcią poleżał. Widok jest taki, jakbyśmy byli na zewnątrz. Tak, ale zero kalorii spalonych. Nie no, przez życie my spalamy. Tak, przez kąpiel no, w wannie, na pewno. Nie, nawet jakbyś leżała cały dzień, to przecież no wiesz... No wiem, ale to... Funkcjonujesz i... Powinieneś spalić, za to zjadłeś dzisiaj więcej na pewno. Nic złego nie zjadłem. Wszystko zdrowe. Pełnowartościowe śniadanie z kąpiel. Tak, wracamy do hotelu. I co powiesz? Że miło się jeździ po parkingu i ogląda fajna auta. Ale tu jest zimno. No, tu jest... Nie, jak nie wiem co. Zobaczcie, akurat leci Charlie i fabryka czekolady, przyszli do pokoju i przed chwilką się zaczęła i mamy problem taki, że chciałam sobie oglądać ten film w wannie, ale niestety nie zamyka nam się spłuczka w wannie, nie chce się napuścić do wanny woda. Wczoraj się tutaj nie kąpaliśmy, więc nie mieliśmy okazji sprawdzić. No i musi ktoś przyjść i naprawić. Ja sobie już naszykowałam kosmetyki obok wanny, czekają już tam na mnie, a tutaj klops. Nie ma opcji, żeby się wykąpać. Myszko, co robimy? Oglądając panią Dorockę w telewizji, której Kacper nie lubi, przygotowujemy sobie przepis na sylwestrowe menu. Ponieważ sylwestra spędzamy jednak w domu, u mnie w domu rodziców, będą u Wiktorii mojej siostry koleżanki, do nas przyjdzie Olia z mamą i będziemy z moimi rodzicami sobie siedzieć. My po prostu nie możemy za bardzo wyjechać w tym terminie, więc musimy sobie siedzieć w domu i stwierdziliśmy, że właśnie spędzimy sylwestra tak w gronie rodzinnym. Kacper będzie szefem kuchni, będzie przygotowywał jedzonko, ja będę mu pomagać, ja będę trochę barmanem i trochę asystentem kucharza. No i teraz też asystuję, Kacper podaje mi składniki, wypisujemy co będziemy robić, mamy ciekawe dania. Tutaj mamy, że tak powiem, wypisany nasz plan sylwestrowy. Około 19, wiadomo, że godziny są tylko napisane tak ramowo. Zupka nie dla dzieci, czyli zupa ze szpinaka. Kolejno przystawka, to Kacper musi powiedzieć, bo ja nawet nie wiem. To jest po prostu pulled pork, szarpana wieprzowina.
To Kacper dla śmiechu napisał leśny napój bogów. Allah nie wie, że pijemy. Tak, bo po tym drinku nie widać w ogóle, że tam jest alkohol i go nie czuć. On dopiero przychodzi, czujesz uderzenie, wiesz, w potylicę po 20 minutach, nie? Ci w ogóle nie sprawia, że jakby tak. Jesteś pijany, jak pijesz w granicach normy. Jager to jest chyba jedyny alkohol serio, który ja lubię i który piję. Mówię teraz serio. Tak to w ogóle, ani piwa, ani jakiś wódek, dokładnie. Ani takie rzeczy, a Jagera bardzo lubię i... Dokładnie, oprócz tego co jeszcze mamy, na przekąski będziemy mieli dalej ożywiające tango, sosia i ogórka, czyli to jest... Takie a la sushi. No powiedzmy, to jest tatar z łososia z limonką, który będzie owinięty świeżym ogórkiem, mus suszonych pomidorów i kaparów w towarzystwie łososia na francuskiej pieczonej chmurce, czyli na cieście francuskim też taki łosoś wędzony na zimno, podany z suszonymi pomidorami i kaparami, które są rozsiekane. Dalej mam hiszpański jeleń, czyli po prostu jager z sokiem pomarańczowym. Dalej mamy pizzę Ukraińca, czyli pizzę... Pytałam Katra, o co chodzi, bo nie skumałam, mówię... Kurde, przychodzi do nas Olia z mamą, może Katrowi chodziło o to, bo dziewczyny są z Ukrainy, ale dlaczego akurat taka nazwa i przypomniało mi, że przecież Juri jest z Ukrainy, ja tego w ogóle nie pamiętam. On ma takie pochodzenie ukraińskie. No jest z Ukrainy, 6 lat tam mieszka. No. I robimy pizzę z jego przepisu. Jak, dlatego Katrowi nazwał pizzę. Bo jest genialna, naprawdę, poszukajcie sobie przepisu. Ale to widzieliście we vlogmasach. Widzieliście, no to jest niesamowita ta pizza, pyszna. Naprawdę. Kolejna mam. Mamy nachosy z sosami na trzy sposoby. Nachosy akurat kupimy, bo próbowaliśmy kiedyś robić. Nie wyszły. Nigdy nie jesteśmy w stanie. I chipsów tak samo. Nie zrobię chipsów ani nachosów tak dobrych jak kupne. Chipsy są kurde niezdrowe. No dobra, no są niezdrowe, ale są dobre. Ale... I Kacer robi do tego sos, jakiś dip, tak? Zrobimy trzy sosy. Prawdziwą salsę zrobię sam. Zrobisz sos serowy, bo nie to będę go robić, to zrobisz. Jest takie gówno. Muszą być, ale już wpisałem do karty, że trzy. To zrobimy z awokado, to chętnie rodzice. Nie, ale tak. No to zrobimy cztery, bo jeszcze będzie słodko-kwaśny brzeskwiniowy. Ty będziesz robić serowego, serio? No to ja sobie to sam zrobię serowy. Serowy jest świetne. Sama chemia. No i generalnie to wypisujemy wstępnie składniki i planujemy co i o której. A, i jeszcze oprócz tego będziemy robić crème brûlée. Crème brûlée, no bo chciałam robić brownie. Nie mamy nic na słodko. Ja chciałam zrobić brownie, ale Kato się uparł na crème brûlée, więc będzie crème brûlée. Tak. No i od razu mamy zaplanowane... Co mamy zaplanowane? Aha, na śniadanie szakszukę, bo twoi rodzice jeszcze nie jedli mojej szakszuki, natomiast żeby szakszuka była spoko, z fajnym jajkiem, to robimy z tym jajkiem poché, czyli jajkiem w koszulce. A oprócz tego będzie co? Oprócz tego zrobimy toastery croque madame, które też będą miały jedno jajko, czyli normalnie tak jedna porcja szakszuki ma około dwóch jajek. Więc jedno jajko będzie w szakszuce, a drugie będzie na toście. Zrobimy mniejsze porcje niż robimy normalnie sobie, bo tego się nie da przejeść czasami. No. Jak robimy już taką potężną porcję. Zrobimy po prostu z dwóch dla wszystkich, bo my robimy z jednej dla siebie. Dla dwie osób. Nie? No i co, ja umyłam włosy i pan nam naprawił wannę, więc mogłam się wykąpać. Mam jeszcze mokre, jeszcze ich nie suszyłam. Dokładnie. No i za niedługo zbieramy się na obiad. Mamy 15:30. Właśnie, co my jemy? Ale późno jedliśmy śniadanie, więc no, jeszcze nie ja w ogóle nie jestem głodny. Ja dzisiaj no za pół godzinki zaczniemy się zbierać. Na tym sobie leżakowałem. Za pół godzinki zaczniemy się zbierać i coś sobie zjemy. No, a napiszcie w komentarzach, czy chcecie, żebyśmy pokazali przygotowania do Sylwestra. O, myślisz, że będzie czas na nagrywanie? No, właśnie zrobimy sobie jeszcze lepsze wyzwanie. Co to na to? Zobaczymy, czy widzowie będą chcieli. Jak będziecie chcieli, to będzie to taki chyba trochę bardziej kulinarny odcinek. Tak, zdecydowanie. Może nagramy z zakupów i z... Dokładnie, Sylwestra. Przygotowania do Sylwestra, samego Sylwestra już sobie odpuścimy. W sumie do Sylwestra też będziemy gotować, bo ostatnie danie mamy zamiar, o której puścić? O 22:00 pizzę Ukraińca, czyli o 21:30. No przysmaczki już będą gotowe wszystko, bo to już będzie wcześniej wychodziło. No będziemy jeść, mówię, a nie gotować. No jeść, ale chyba oszczędzimy sobie nagrywania w samego Sylwestra, no, ale przygotowania wam raczej nagramy, nie? Jak będziecie chcieli, to piszcie. A my dokładnie. Się powoli szykujemy do wyjścia i jedzenia obiadku. Dalej nie możemy rozkminić tych świateł tutaj w tym apartamencie. Są tak dziwne te przyciski, że w ogóle nie wiemy jak to obsługiwać. Zbieramy się właśnie na tą obiadokolację w sumie już, bo jest godzina 16:00.
Także nim dojedziemy, to będzie pewnie 17, nim dostaniemy jedzenie. Zbieramy się, ja się pomalowałam, ubrałam się, umyłam sobie włoski. I no to po prostu już robi na dworze ciemno. Mieliśmy w planach jechać autem, ale kasjer stwierdził, że pojedziemy Uberem, że nie będziemy wyjeżdżać już z parkingu, jak już zaparkowaliśmy, może napijemy się jakiegoś grzańca zimowego na miejscu w restauracji. Wybieramy się do Stół na Szwedzkiej w Wrocławiu. No i zdamy relację, jak wrócimy, czy było smacznie, czy nie. Co robisz w skarbie? My kawałki na skarbin. Czemu? Zawsze łykam. Łykam zawsze dwie rano. Dobra, mamy ostatni dzień. Dzisiaj spadamy z tego pięknego widoku. Wczoraj nie nagrywaliśmy, bo wracaliśmy na nogach ze restauracji spacerem. Wróciliśmy dość późno do pokoju. Byliśmy trochę zmęczeni, na maksa najedzeni i stwierdziliśmy, że nagramy jutro. Także mały update z wczoraj. Jedzenie było smaczne, byliśmy w restauracji Di Sola, a Sola na rynku, jakieś Sola coś. Takie a la włoskie jedzenie. Ja brałam makaron, brałam zupkę cebulową. Cebulowa była średnia, ale makaron był pyszny. Jedliśmy jeszcze deser creme brulee, no mega, mega dobry. A teraz już się spakowaliśmy, w sumie dopakowujemy ostatnie rzeczy i zanosimy rzeczy do domu, do auta, jedziemy na śniadanie i wracamy do domu. Ciężko nam się rozstać z tym widokiem i naprawdę z tym pokojem, bo przepięknie było. Było naprawdę super i na pewno tutaj jeszcze wrócimy. Cieszę się, że w sumie w 2019 jeszcze udało mi się tutaj być i mam nadzieję, że w przyszłym roku również tutaj chociaż na jedną noc przyjadę, choć mam nadzieję, że uda się na dłużej, bo naprawdę, naprawdę super te apartamenty z Sky Towerem. Dobra, kacer, pakujemy się i jedziemy. Klaudia właśnie wyszła do windy i winda się zamknęła i pojechała, ja nie zdążyłem z walizką. I nie wiem, czy teraz usłyszałaś, żeby wróciła, bo system jazdy windą jest taki, że ja do niej teraz nie dojadę, bo ja nie mam klucza z kartą, która aktywuje to, więc... Ale chodź, bo nie kliknęłaś. Zostawiłam przez przypadek kacpra, bo weszłam i nagle się zamknęły drzwi, a to są takie beznadziejne te windy, że nie można samemu kliknąć, tylko... I to może tylko ta osoba, która ma kartę, czyli kacper został sam. Bez karty, ale z aparatem, mam sztywę. Tak, więc po niego wróciłam. Bo mam klucze do auta i mój aparat. Jak powiedziałam, że jestem we Wrocławiu, to jedna z moich obserwatorek napisała, że tutaj mieszka i że bardzo polecam na śniadania, kawkę i tak dalej restaurację Petit Force we Wrocławiu na Sienkiewicza, także właśnie do niej zmierzamy. Ja zamówiłam sobie herbatkę taką zimową, a kacper się robi z kamizoczek z pomarańczy. Spróbuj, czy dobrze? Właśnie, ale dobry? Okej, okay, wróciliśmy do samochodu, zjedliśmy, w środku nie nagrywałam, bo było bardzo dużo ludzi i było głośno i nie miałam po prostu warunków, żeby nagrywać do was. Jedzonko bardzo smaczne, kacpra jajecznica, jak i moje naleśniki smaczne, ale dość małe porcje, jakoś tak dla mnie takie dwa czy trzy małe naleśniczki z sosikiem na śniadanie to jest bardzo mało, nie wiem, może to było bardziej w formie takiego deseru, choć było w tej karcie jakby śniadane, więc myślałam, że będą większe, ale bardzo smaczne. Kacrowi też smakowało. Jedyne co, to dość sporo zapłaciliśmy. Herbata zimowa, naleśniczki, jajecznica, sok pomarańczowy i małe cappuccino kacpra wyszło ponad 80 zł. Także sporo dość, ale smaczne. Także jak macie ochotę pójść i macie budżet na to, chcecie więcej zapłacić za śniadanie, to było smacznie. I słuchajcie, my już jesteśmy w Dąbrowie, dojechaliśmy do siebie, jedziemy sobie teraz na zakupy, ale chciałam jeszcze tak na zakończenie vloga powiedzieć, że bardzo się cieszę z tego wyjazdu, naprawdę na początku jak rezerwowaliśmy ten wyjazd, to tak mówię, kurde, kupę kasy, z jednej strony bardzo chcę jechać właśnie zobaczyć te apartamenty i móc spać tam, zobaczyć ten widok z góry i tak dalej. To z drugiej strony miałam takie coś, że mówię, kurczę, tyle pieniędzy, a kacer właśnie mówi mi, Klaudia, kurczę, pracujemy dużo, otworzyliśmy teraz swoją markę i tak dalej, nie byliśmy na wakacjach, należy nam się i się bardzo cieszę, że kacer mi tak powiedział, bo nie żałuję w ogóle, ani trochę naprawdę i mam nadzieję, że za rok albo może jeszcze w przyszłym roku, no w sumie już można powiedzieć za rok, w nowym roku, uda nam się jeszcze raz pojechać właśnie tam do Wrocławia. I odwiedzić jeszcze raz to miejsce, może wtedy jakiś inny apartament, chociaż tak udało nam się na tym wyjeździe zwiedzić dwa apartamenty przez przypadek. Ale jeszcze jest taki sauną z wanną. Pewnie cena to już w ogóle tam jest wygórowana.
Ale dobra, no zobaczymy, co będzie za rok. Może się skusimy, choć na pewno w przyszłym roku chciałabym gdzieś jechać na wakacje w jakieś ciepłe kraje. Także zobaczymy, co tam nam przyniesie nowy rok 2020. Pewnie nie będziemy się widzieć już w vlogu w tym roku, także życzę Wam szczęśliwego nowego roku, spełnienia wszystkich marzeń i żeby ten nowy rok przyniósł Wam wszystko, o czym marzycie, czego oczekujecie. Żegnamy się już i do zobaczenia w kolejnym vlogu. Buziaki!